szef MZ o szczepieniach. Podaje miesięczną wydolność Adam Niedzielski. Mamy miesięczną wydolność na poziomie 2 milionów szczepień. Osiągnęliśmy miesięczną wydolność szczepień na poziomie 2 milionów, przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Ostatnie 3 tygodnie to średnio po ok. 460 tysięcy szczepień. Oznacza to, że mamy już miesięczną wydolność na poziomie 2 milionów szczepień, przekazał w niedzielę minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia w wieczornym wpisie na Twitterze zamieścił tabelkę pokazującą, ilu pacjentom podano pierwszą i drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 w ujęciu dziennym. Ostatnie 3 tygodnie to średnio po ok. 460 tysięcy szczepień. Oznacza to, że mamy już miesięczną wydolność na poziomie 2 milionów szczepień, wskazał Niedzielski. Zgodnie z niedzielnym raportem rządu, dostępnym na stronie gov.pl, w Polsce wykonano dotąd 2 107 089 szczepień. Pierwszą dawkę otrzymało 1 466 439 osób, a drugą 640 650. Dzienna liczba szczepień wyniosła 33 608. Według danych rządu odnotowano dotąd 1773 niepożądane odczyny poszczepienne. 3630 dawek zutylizowano. Do Polski dostarczono 2 432 640 dawek szczepionki, a do punktów szczepień trafiło 2 334 140 dawek.